W Najwyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania rozstrzygnięto drugi ogólnopolski konkurs Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości. Zaproszenie do dużej firmy i przyglądanie się pracy jej kadry to dla wielu uczniów ważne doświadczenie. W taki sposób możemy już się odpowiednio ukierunkować, wiedzieć, czy nam się to podoba, czy nie. Pomaga przy wyborze dalszej, na naszej dalszej drodze po prostu kształcenia. W Łódzkiej Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania podsumowano konkurs na Twoją wizję przedsiębiorczości. Wygrał projekt Piotra Gmurka. Mój projekt polega na tym, żeby przenieść wszystkie formalności, które w tym momencie przedsiębiorcy muszą załatwiać w urzędach, muszą tracić swój cenny czas, na strony internetowe tychże urzędów. W tym roku do konkursu zgłoszono w regionie ponad 20 projektów, w całej Polsce ponad 200. I to wszystko. Dziękuję Państwu. Zapraszam na 19:30.